Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. To będzie pierwszy odcinek, który zapoczątkuje, że tak powiem, taką serię robienia kulek proteinowych na moim kanale. Tych filmów będzie naprawdę, naprawdę sporo, tak więc zostawcie suba, łapkę w górę, aby nie przegapić. O czym będzie w ogóle dzisiejszy odcinek? Dzisiaj nie będziemy, że tak powiem, nic miksować. Jest to odcinek taki tutorialowy, bym to powiedział, jak zacząć w ogóle z produkcją kulek, tak? Ponieważ część osób się zastanawia, czy te kulki warto robić, jak je robić, co potrzebuje. I ja bym właśnie w tym odcinku, tak pokrótce, chciałbym Wam właśnie opowiedzieć o tym, od czego w ogóle należy zacząć, co jest must, co trzeba mieć, co jest ewentualnie opcjonalne i mniej więcej, jakie są koszty. Ja sobie tutaj koszty, że tak powiem, na kartce spisałem, tak mniej więcej, ponieważ te koszty u Was oczywiście mogą się różnić, ale to jest taka kwota, że tak powiem, uśredniona. Dlaczego w ogóle chcemy kulać kulki? To trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Ponieważ dobre, oczywiście kupne kulki również są bardzo dobrym towarem, ale trzeba za nie zapłacić około 50-55, nawet więcej złotych. Te tańsze też są skuteczne, ale to już po prostu jak kto woli. Ja Wam dzisiaj powiem, co ile kosztuje, ile w ogóle, ile wynosi koszt zaczęcia tak naprawdę robienia kulek proteinowych, bo jeśli ktoś robi ich bardzo, bardzo mało, używa bardzo mało kulek w ciągu roku, no to czy opłaca mu się robić? No musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Czy w ogóle ma miejsce? No jak widzicie za mną, ja mam gdzie się bawić, że tak powiem, w moje karpiowe gotowanie, w moją karpiową kuchnię. Niektórzy nie mają, że tak powiem, takiego miejsca w domu, no nie zawsze jest tam takie możliwości. A więc do sedna, od czego musimy zacząć, tak w ogóle, co musimy mieć musowo, moim zdaniem oczywiście, żeby te kulki robić. Po pierwsze, pistolet. Jakoś te kuleczki trzeba te rolki wyciskać. Oczywiście możemy wszystko, kawałka ciasta kulać ręcznie, no ale nie o to chodzi, tak? Pistolet, zwykły taki pistolet do wyciskania mas silikonowych, do mas miękkich to się nazywa. Koszt takiego pistoletu, oczywiście są mniejsze, większe, tak, ja taki mam, bo będę jeszcze w tym roku robił waftersy, więc potrzebuję taki mniejszy pistolet. Koszt takiego pistoletu to jest około, wszystko co Wam teraz powiem to będzie około, no bo są różne ceny na internecie, tak, to jest około 45 zł. No taki pistolet, no trzeba się po prostu w taki pistolet zaopatrzyć. I co do tego pistoletu będziemy potrzebowali, no oczywiście końcóweczki, tutaj końcóweczka mi się schowała. Ale końcówkę do wyciskania ciasta, jak mamy jeden roller, to wystarczy jedna, jak mamy kilka rollerów, no to już musimy mieć i tych końcówek więcej. Tutaj mam akurat taką końcóweczkę na 20 mm kuleczki i koszt takiej końcówki to jest około 5-7 zł, więc no, taka końcówka musi być, więc mamy już pistolet, mamy końcówkę, ja sobie to będę z boku odkładał, no i nieodzownym elementem jest, słuchajcie, roller, tak? No roller musi być, bez tego no nic nie zrobimy, tak? Rollerów jest sporo, są różne rodzaje, są droższe, są tańsze. Ja używam takiego akurat, to jest na 20, takiego tańszego, też się sprawdza i koszt takiego rollera, to ja sobie zapisałem, że kupiłem około 55 zł. Tak więc już mamy 45-40 za pistolet, 5 za końcówkę, 45-50 5 za roller, no to już mamy, słuchajcie, stówkę, tak? To jest już stówka na dzień dobry, którą trzeba, tak powiem, wyłożyć. Oczywiście, jak ktoś chce mieć więcej rollerów, no to musi, że tak powiem, zacząć, że tak powiem, no troszeczkę grubiej. Jaki roller w ogóle wybrać? To też jest pytanie dla Was, musicie sobie odpowiedzieć. Ja osobom, które zaczynają swoją przygodę, sugerowałbym 18. Dlaczego? Ponieważ jest to kulka nie za duża, nie za mała. Robiłem już 16, 20, 18 i powiem Wam, że w tym roku dla siebie będę robił głównie 18. Z tego względu, że lepiej mi się na nie łowi. Mam dużo popków 12 i fajnie się z tego bałwanki po prostu klei. I wychodzi ich ilościowo na sztuki więcej niż 20. Tak? Jeśli ktoś nęci bardzo mało, typu faktycznie daje te 5-6 kulek, no to 18 wychodzi po prostu troszeczkę ilościowo, mówię, bardziej ekonomicznie. Więc mamy już roller omówiony. Roller oczywiście dowolnej marki, jaki chcecie droższy, kupcie sobie droższy. Ja kupiłem taki tani, 50 parę złotych i naprawdę daje radę. I to jest sprzęt. Ale jak mamy ten sprzęt,
no to musimy coś do tego sprzętu wrzucić. Musimy mieć mączki, musimy mieć jakiś konserwant, tak, jeśli chcemy dawać konserwant, jeżeli nie, no to sól i musimy mocno suszyć. I tutaj, że tak powiem, jest dość duży przestrzał, że tak powiem, ponieważ jakie mączki w ogóle należy sobie kupić na początek, tak? No wiadomo, my wiemy, jak ktoś łowi już na kupne kulki, wie mniej więcej, jakie kulki mu się u siebie sprawdzają, czy bardziej słodkie, czy śmierdzące, czy to śmierdzące, no to jakie. Ja wam, że tak powiem, sugeruję zacząć sobie od takich podstawowych mączek, tak? Taką podstawową mączką, którą według mnie każdy w ogóle powinien mieć na swoim stanie, jeśli łowi te karpie, jeśli jeździ na różne komercje wody, to jest mączka, słuchajcie, to jest mączka rakowa. Dlaczego? Ponieważ rak bardzo często występuje w tej wodzie, na której łowimy, jako naturalny pokarm karpia i te kulki rakowe naprawdę się bardzo fajnie sprawdzają. O samej mączce nie będę opowiadał, bo już opowiedziałem o niej a propos filmu, właśnie jak robiłem kulki rakowe. Ciężka dosyć mączka, nie wybacza błędów, trzeba bardzo uważać z dozowaniem. Kolejną taką mączką, którą moim zdaniem warto się zaopatrzyć, to jest mączka łososiowa, rybna, halibutowa. Taką ja mam akurat łososiową, rybnej ani halibutowej, takiej zwykłej nie mam. Więc jakąś rybną mączkę, tak? Żeby to była jakaś baza do rozbudowy dla innych miksów. Więc łososiowa, rybna, halibutowa, warto się w coś takiego zaopatrzyć. I warto też się zaopatrzyć, słuchajcie, w mączkę LT94. Dlaczego? Bardzo dobra mączka, świetna przyswajalność, duża ilość białka. Można jej naprawdę do kulek dać bardzo, bardzo dużo, w zależności od producenta. Około chyba 35%, nawet do 40% całego miksu, więc LT naprawdę na dzień dobry warto się zaopatrzyć. Jeśli chodzi o jakieś atraktory i tego typu rzeczy, ja do śmierdzących kulek za bardzo nie dodaję. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nic nie daje, bo do niektórych daję do GLM, a w tym roku będę robił kraba. Będę chciał, żeby właśnie w krabowej kulce był też troszeczkę tego atraktora. I to mamy kulki tak naprawdę śmierdzące, możemy sobie te mączki mieszać, tak? One będą nam wychodzić różne. Eksperymentujcie, o to właśnie chodzi w tej karpiowej kuchni, że możemy sobie z tymi kulkami eksperymentować tak, jak nam się podoba. To były kulki śmierdzące. Jaki koszt w ogóle takich mączek, żebym wam tutaj powiedział, bo nie, żebym nie zapomniał. To jest oczywiście mniej więcej, tak, bo możecie kupić za różne kwoty te mączki na promocji, czy drożej, taniej, to jest mniej więcej około. Za rakową trzeba dać 35 zł za kilogram, rybna to jest około 25 zł, squid to jest 30, a bo jeszcze squida miałem wam pokazać, squida też warto mieć. Więc takie trzy mączki, czyli 35, 25, mamy 60 zł plus squid 30, no około 90 do stówki na same śmierdzące mączki, no trzeba po prostu wydać, jeśli chcemy mieć troszeczkę tego więcej. Moim zdaniem, tak, oczywiście to jest moje zdanie, że warto troszeczkę tych mączek mieć więcej, żeby się bardziej pokombinować. Jeśli chodzi o słodkie kulki, tu jest prościej, ponieważ wystarczy tam naprawdę nam miks bazowy. Miks bazowego wam teraz nie pokażę, albo chwileczkę pokażę. Miks bazowy, ja akurat mam w takich workach 20 kg, bo trochę tego w tym roku będę robił. Wy nie musicie kupować od razu takiej ilości, wystarczy wam kilogram. I za kilogram takiego miksu bazowego, w zależności od producenta, to jest około, liczmy, 15 zł. Powiem wam tak, jeśli chodzi o w ogóle o miks bazowy. Można zrobić samemu. Owszem, ja to w kolejnym filmie pokażę, jak samemu można taki miks bazowy zrobić, ile on mniej więcej będzie nas kosztował, ale można też kupić, też są ok. Ja korzystam z kupnych miksów i uważam, że są naprawdę, naprawdę dobre. Korzystałem z różnych firm, bo bodajże z 5. Wszystkie się naprawdę fajnie rolują. Kulki słodkie, bo do tego właśnie zaczęliśmy. Miks oczywiście, Beardfood. Ja używam Beardfoodu dość sporo do słodkich kulek, to jest taka moim zdaniem podstawa, można ten Beardfood również dodawać do kulek śmierdzących, nie będzie, że tak powiem, żadnego problemu. Tak samo dozowanie, trzeba na to zwrócić uwagę, więc mamy Beardfood. Jakiś barwnik, tak, czerwony, przynajmniej truskawki, żółty, banan, ananas, tak, więc dwa barwniki, to już zależy od was, należy by się zaopatrzyć. Do wszystkich kulek oczywiście betaina, zawsze dodajemy, i flawory. Tu jest, jeśli chodzi o flawory słodkie, temat po prostu rzeka. Można kupić, można użyć na początek, jak chcemy w ogóle zobaczyć, czy nam to pasuje,
użyć flaworów, tak naprawdę atraktorów, flaworów, smaków, takich cukierniczych, tak? Do ciast, które dodajemy, wanilię, truskawkę, tego jest naprawdę na rynku cała masa. Można kupić troszeczkę bardziej budżetowe, można kupić te flawory droższe. Ja używam akurat Sisimura, tu mam akurat, no, chciałbym pokazać, to jest ananas, wanilia, oczywiście truskawka. Takie trzy podstawowe flawory, które myślę, że powinniśmy na początku swojej drogi z kuchnią karpiową mieć. Zawsze warto dodać wanilię do jednego, do drugiego. Takie trzy podstawowe smaki myślę, że powinny się u Was znaleźć. I teraz kolejna kwestia, jeśli chodzi o konserwant, o którym wspomniałem Wam na samym początku. Czy dodawać konserwant, czy nie dodawać? Jedni dodają, drudzy nie dodają. Ja osobom początkującym, które jeszcze nie są tak obeznane w swoich miksach, nie wiedzą za bardzo, jak się zachowują te miksy, polecam glikol propylenowy. Cena około 30 zł za litr. Dużo, niedużo. Na śmierdzące daje 10 ml na jajko, na słodkie 5. Nic mi się nie psuje, więc tak mam to sprawdzone i nie zamierzam tego za bardzo zmieniać. Albo używamy konserwantu, albo po prostu kulki suszymy na kamień, zasypujemy solą. To jest bardzo istotne, tym bardziej przy kulkach śmierdzących, ponieważ te kulki śmierdzące mają mączki rybne, czy też możemy do tego oczywiście dodać jakieś kawałki, nie wiem, makreli, szprota, tuńczyka, cokolwiek byśmy tak naprawdę chcieli i po prostu będzie nam się to psuć. Więc jeśli mamy kulkę śmierdzącą na mączkach rybnych, to albo suszymy to na kamień i zasypujemy solą, żeby mieć 100% pewność, że nic się z tym nie stanie, albo wykorzystujemy po prostu w ciągu kilku dni, tygodnia, maksymalnie 2 tygodni, bo to się naprawdę 2 tygodnie potrafi po prostu zepsuć, tym bardziej jeśli robimy na jajkach. I a propos jajek. Ja robię na jajkach, jajek akurat przy sobie nie mam, są w samochodzie jeszcze, ja robię na jajkach i teraz koszt takiego jajka, no, można kupić za 60 groszy, widziałem gdzieś na promocji, no nie udało mi się za taką kwotę kupić jajek, kupiłem troszeczkę drożej, można kupić za złotówkę. Średnia, jak widziałem po sklepach, cena za jedno jajko M, ja robię na M-kach, więc powiem Wam o M-ce, takim średnim jajku, to jest od 80 groszy do złotówki, w zależności. Możemy kupić oczywiście taniej, jakieś stłuczki gdzieś ogarnąć, wtedy wyjdzie nam te jajka taniej, bądź zamiast jajek możemy użyć albuminy. To się bardziej opłaca. Ja to starałem się przeliczyć. Bardzo zależy od tego, tak naprawdę, ile i za ile. Za ile kupimy tą albuminę. Dozowania są też mniejsze, bo jest to wygodne, tak? Bo dajemy, nie wiem, łyżkę, 2-3 łyżki albuminy na miks. Do widzenia jajka, no wiadomo, są to skorupki i tak dalej, i tak dalej. Ale to już zostawiam Wam. Można użyć albuminy, można robić to na jajkach, więc nie ma tak naprawdę problemu. Jeśli chodzi o takie drobne rzeczy, które moim zdaniem moglibyśmy mieć, to jest oczywiście mieszadło, no jakoś te miksy musimy zamieszać, albo takie małe, albo takie większe, jak mamy większą ilość. Oczywiście barwniki, ale to już powiedziałem, jakieś dodatki płynne, płynne pokarmy, to na początku nie jest, że tak powiem, bardzo wymagane, poradzimy sobie naprawdę z bardzo fajnymi kulkami, z tym, co mamy. A gdybyśmy chcieli coś bardziej rozbudować, że tak powiem, naszą produkcję, to oczywiście kolejny roller, większa ilość mączek, inne te mączki. Tutaj widzicie, jeszcze mi pokazałem, mączka biskoptowa słodka do słodkich kulek, super sprawa, mleko w proszku. A jeśli chodzi o sprzęt, to można się zaopatrzyć w taką maszynę, takiego kabana na sprężone powietrze i wtedy naprawdę to robienie kulek jest przyjemnością, ponieważ możemy robić bardzo duże ilości, bardzo szybko, zamiast wyciskać to po prostu wszystko ręcznie, tak? No to też chodzi o nasz czas, żebyśmy nie robili tego cały dzień. I tak, że tak powiem Wam teraz podsumowując, te koszty wstępne, bo to tak naprawdę jest, myślę, interesujące. Ja sobie tutaj zapisałem, nie licząc jajek, no bo to zależy tak naprawdę, ile ten miks będzie nas kosztował, czy w sensie kosztował, ile my chcemy go zrobić, to nie licząc jajek, wyszło mi około tam, napisałem, że flawory 25 zł za sztukę średnio, bo można za 50, za 60, można za 15 średnio, myślę, że 25 zł fajny jakiś flawor na początek dorwiecie. Plus jeszcze mleko w proszku do słodkich kulek, to jest 18 zł, biszkopt koło tam 15, 12, zależy jak kupimy. Całość, to co ja podliczyłem tutaj, co Wam mniej więcej pokazałem, to jest 330 zł na start, to jest na dzień dobry. Jeśli nie mamy niczego, to 330 zł musimy, że tak powiem, na dzień dobry rzucić, żeby w ogóle myśleć o robieniu w ogóle kulek.
Oczywiście, można kupić tylko jedną, dwie mączki, tak, flawor nie za bardzo i zrobić to jeszcze taniej. Nie wiem, zrobić sobie kilogram, wszystko w rękach ukulać. Pełna dowolność. Ja Wam pokazałem po prostu taki mini startup, tak, to w ogóle powinniśmy sobie zamówić, co mieć, żeby w ogóle zacząć robienie tych kulek. I tak powiem, reasumując jeszcze, bo to też jest ważne w robieniu kulek, musimy sobie zadać bardzo ważne pytanie, czy chcemy te kulki gotować, czy chcemy je parować, tak? Jeśli chcemy je gotować, no to wiadomo, garnek, jakiś gaz, koziołek, czy też w domu, no każdy z Was już będzie wiedział, jak to zrobić. Jak chcemy parować, no to też są dwie opcje, albo taka parownica, jak do warzyw widziałem, niektóre osoby też tak robią, też się da, też spoko opcja. Ja akurat mam taki duży gar, to zobaczycie na pewno na filmie, Wam to pokażę, jest sitem do przecierania zanęty. I tam wsypuję kulki, przykrywam, butla z gazem, wiadomo, ta duża, i kulki wszystkie paruję. Więc to by było, słuchajcie, tak naprawdę z takiego początkowego tutoriala, od czego w ogóle należy zacząć, co warto mieć. To by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę. Ja Was teraz bardzo mocno już zapraszam na kolejne filmy, ponieważ będzie ich naprawdę dużo. Dzisiaj, jutro i pojutrze czeka mnie masa pracy z kręceniem kulek, z nagrywaniem dla Was wszystkich tych miksów, tego wszystkiego, co tutaj będę robił. Będą też likwidy kolejne. Tak więc zapraszam i widzimy się w kolejnych filmach.